Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 jours au Cénacle? I co działo się w ciągu tych 10 dni w Wieczerniku? Nous pouvons le deviner par le discours de Saint-Pierre le matin de la Pentecôte. I możemy sobie zdać z tego sprawę, patrząc na przemowę świętego Piotra w poranek po zesłaniu Ducha Świętego. Quand Pierre s'est adressé à cette foule qui était là, les 3000. I Piotr zwracał się tam do rzeszy, która była zebrana, było ich tam około 3000. Cette foule profondément émue. Była to rzesza głęboko wzruszona. Parce que Pierre venait de dire, le crucifié est ressuscité. Ponieważ Piotr powiedział, ukrzyżowany powstał z martwych. Cette foule a demandé, mais alors, que devons-nous faire? A wówczas zapytali otaczający, a my, cóż powinniśmy uczynić? Écoutez bien la réponse de Pierre. I posłuchajcie dobrze odpowiedzi Piotra. C'est la toute première leçon de catéchisme. To jest pierwsza lekcja katechizmu. Il a dit, convertissez-vous. Powiedział, nawróćcie się. Plongez-vous dans le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur. Zanurzcie się w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Pańskiego. Et recevez l'Esprit Saint. I otrzymacie Ducha Świętego. Alors si on demande qu'est-ce que c'est que le renouveau dans l'Esprit, je dirais c'est un nouveau baptême dans l'Esprit Saint, non pas un nouveau baptême sacramentel, mais une expérience. A więc jeżeli pytamy się, czym jest odnowa w Duchu Świętym, odpowiem, jest to ponowny chrzest, ale nie chrzest sakramentalny, a pogłębienie. C'est une expérience de conversion. Jest to przeżycie nawrócenia. C'est l'histoire qui est au départ pour chacun d'entre nous. Jest to historia, która stanowi początek dla każdego z nas. Une conversion. Nawrócenie.